Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because they can, and they continue with Gothic 3 modded. Now, I'm at a bit of a... I have a bit of a problem here, because I got beat up by the orcs a bunch of times. They've stolen half of my gold and my weapon, and I don't have a solid idea on how to defeat them all. Dobra, zwyciężasz. Czego chcesz? Uwolnij więźnia. Po moim trupie, mora. Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły, mora. Sądzisz, że da się mnie tak łatwo przekupić? Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał o swych zasadach. Ile konkretnie? Ha, nie stać cię. 2000 sztuk złota. Actually, I can afford that. And I'm kind of considering doing that. Sure, it's a bit of a waste, because I'm not going to get it back. I don't think he will have it in his inventory. But the problem is... I have to somehow defeat them all, and I have no idea how to do that, so let's try this route. Proszę, weź złoto i uwolnij więźnia. Dałabyś mi tyle złota za plugawego buntownika, mora? Dobra, weź go sobie, ale nie chcę żadnego z was tu więcej widzieć, jasne? Okay, let's try taking him with me. No, jesteś wreszcie. Wyciągnij mnie stąd do cholery. Gorn, co ty się znowu wplątałeś? Chciałem znaleźć w mieście Gota kamień teleportacyjny do stolicy, Wengardu. Niestety pełno tam szkieletów i zombie. Na ich czele stoi paskudny demon. A kiedy uciekaliśmy przed potworami, dopadli mnie orkowie. Po co ci kamień teleportacyjny? Buntownicy z Okary chcą się dostać do Zamku Króla. Mówią, że w mieście Gota znajduje się kamień teleportacyjny do stolicy. Pracujesz dla buntowników? Nasz przyjaciel Lee nadal chce wyrównać rachunki z królem. Kazał mi znaleźć sposób, żeby się do niego dostać. Okara wydawała się najlepszym punktem wyjścia. Gdzie jest to miejsce, Okara? Okara to kopalnia rudy żelaza na zachód od Goty. Buntownicy wykuwają tam broń do walki z orkami. Od kiedy to boisz się ożywieńców? Gota to piekło. Ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło temu demonowi, uwierz mi. Gdzie jest teraz Lee? Gdzieś wśród lodowych bezdroży Nordmaru poluje na orków i takie tam. Czemu zaatakowałeś miasto, skoro wiesz, że grasuje w nim tak straszny demon? Nic z tego. Demon i tak był dla mnie zbyt silny. Okay, so apparently they convinced Gorn that he's invincible because of some magical artifact. Zgubiłem go w czasie walki z demonem z Goty. Ten potwór musiał zabrać artefakt ze sobą. Ah, so that's the artifact they took from Bazir, the Hashishin, that they attacked on their way to Gotha, right? Because he said he had one of the ancient artifacts, but the rebels took it. Jesteś wolny. Dziękuję, przyjacielu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Okay, so I guess let's try holding up in this room or something. Although how I'm not sure how effective. Mnie bijesz, mora? Czekaj no! Jak śmiesz!
Okay, that's literally pointless. Oh. In all honesty, I do feel a bit stuck here, and I feel like I have majorly blundered. Trzeba było pozwolić morom nosić broni. I can't see it working, to be honest, in any way. Jeszcze się nie Yeah. I'm screwed. Like, literally, And the most hilarious thing is that I cannot even buy better armor to help me survive, because obviously they have my gold. They have around half of it. So I really don't know what to do or how. Well, I guess I can loot the bandits. For one. But besides that, okay, I will teleport to Redok just to see what the prices of the armor even are. Wait, where was the teleportation stone to Gotha? Do I have it? No. Pokaż mi swoje towary. It's not here. At least seemingly. Well, I guess I will have to run back from Montero, which is pretty annoying. But I really don't know what to do here. Pokaż mi swoje towary. Okay, he only has the shitty armors, so that doesn't help me in any way either. I guess to get better rebel armors, I would have to visit Okara. Maybe they at least have like a halberd or something. Czego chcesz? Pokaż mi swoje towary. No, not quite. This is a decent-ish weapon, I guess. It's almost twice the damage I currently have, but it also has a lot shorter range. Do I want it? That is a question. I guess I will risk it. Mm.
So I really feel like I'm in a bad place. I guess I will go for Okara, because I do need better armor. The problem is I don't think I can afford it. Oh, there are more rebels here. Nie masz nic do roboty? Nie jesteś może przypadkiem jednym z najemników, co? Co? Pewnie nie. Inaczej już byś mnie zabił, prawda? Kim jesteś? Nazywam się Mason. Jestem buntownikiem. Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. He's one of the friends that Gelford is looking for, I think. Otoczone? O czym ty mówisz? My, buntownicy, jesteśmy wszędzie. Nawet jeśli nas akurat nie widać. Kontrolujemy całą dolinę. No. Co wy szykujecie u diabła? Najpierw zajmiemy się zwierzętami. Zobaczysz, będzie zabawa. Jakie zwierzęta chcecie zabić? Tłuste krówska w zagrodzie. Jak najemnicy nie będą mieli nic do jedzenia, to na pewno szybko się poddadzą. Rozumiem. To be honest, his plan isn't that stupid. Like, he's maybe a little bit overly enthusiastic about it, but I feel like the roots of it are kind of sensible. I guess if you did kill all of the livestock, it would negatively impact the morale of the defenders, because obviously they would go hungry, or at least, you know, the variety of their food would lessen, because they still have wheat, they would still have bread. But they wouldn't have dairy, they wouldn't have milk, and they couldn't butcher them for meat if they were already dead. Although I guess if you just killed them and left their carcasses where they are, then they could still eat them. A co ze świniami? Świnie nie są takie ważne. Nie dają mleka. Rozumiem. Zajmę się krowami z zagrody. Co? Naprawdę? Fantastycznie! Zobaczysz. Najemnicy szybko się poddadzą, jak tylko zabijemy te zwierzęta. To się okaże. Zupełny z ciebie wariat, wiesz? Jeśli wydaje ci się, że łatwo jest zabić tyle krów, to jesteś w błędzie. Te sukinsyny pilnują ich lepiej niż własnych mieszków. No cóż, zobaczymy. A kto ma wam dać sygnał do ataku? Mamy w monterze szpiega. Da nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment. Zostaw mnie w spokoju! Najpierw mała przerwa. Okay, I will go for Okara.
Because, as I said, I don't feel like I have anything else to do for the time being. And I would prefer to get better armor or something. I just hope Wenzel's sword and my gold are not going to disappear if I do not attend it for some time. I'm kind of not sure if it was a good purchase to buy this axe, but it is a hefty upgrade in damage, just not so much in range. Well, let's test it against... I guess it works decently enough against this snapper, but to be honest, that proves exactly nothing. Yeah, that's what I was worried about, basically. So with the shorter range, it's much easier to actually for them to hit me. Now there is an out-of-the-way cave somewhere around here, but the problem with out-of-the-way caves is that, as the name itself implies, they're kind of out of the way and thus pretty difficult to find. Now, this is Okara. I guess I might as well enter it and do some stuff inside, such as look at that armor, although presumably they won't trade with me right off the bat. But still, there is a teleporter stone, which is useful in its own right. Tylko przestań się obijać. Nowa twarz. Witaj w Okarze. Przyda nam się każda para rąk. Dobrze ci rada. Potrzebujecie więcej ludzi? Tak, i to bardzo. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Przyda nam się każda para rąk. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary i po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz, które zgodzą się tu przybyć. Ciebie to tam chodzi? Żartujesz sobie? Może lepiej nie zmalać tego na nim. Oh, interesting. But he says I need the right skill, which might be a problem. Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą kim jeszcze. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spada na mnie. Potrzebuję broni. To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Mogę ci coś sprzedać. Jasne. Czemu nie?
Dobrze ci radzę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Okay, so he wants me to actually, you know, contribute in some way before he trades with me, which is annoying, but I guess sensible from his perspective. Jest napisane coś o alchemii. Brakuje mi składników. Nie zawracaj mi głowy. Jeśli masz złoto lub srebro, przynieś mi je. Dam ci dobrą cenę. Co tu robisz? Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli w biedzie. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Rozumiem. Jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Geldern. Dziś zbieram artefakty. Wojna wiele zmienia. Opowiedz mi więcej o tych artefaktach. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. Niektóre z nich posiadają podobno właściwości magiczne. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery, odnalazł jeden z nich. Co można zdobyć w Geldern? Dawno tam nie byłem. Ale z pewnością wala się tam kilka fajnych artefaktów. Podobno w Geldern mają nawet hełm pierwszego paladyna. Gdzie znajdę twojego szefa? Paladyn Roland zasiada w tamtej jaskini. Roland wysłał do Goty patrol rozpoznawczy. Mieli artefakt ze sobą. Przywódca oddziału sądził, że pomoże im w walce. Spytaj Rolanda. Może wiedzieć więcej na ten temat. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Nie, yeah, that's kind of what I figured. Unfortunately for me. Podobno do naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Widzę, że plotki nie kłamią. Ty tu dowodzisz? Staram się utrzymać porządek w Okarze, najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała. Ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Wysłałem tylu ludzi, ile mogłem, na poszukiwanie drogi do stolicy, do Węgardu. Byłeś kiedyś paladynem? Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni z Goty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z orkami. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z królem. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, Węgardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać do Węgardu? Wysłałem ich do Goty. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. Zdobądźmy Monterę. Ha! Nie przetrwalibyśmy frontalnego ataku, przyjacielu. Z tą garstką ludzi nie przebijemy się nawet przez zewnętrzny pierścień fortyfikacji.
Musisz znaleźć inny sposób, aby wygnać orków z Montery. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą umarli. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Jaką klątwą obłożono Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. Utraciliśmy Gotę na wieczność. Zajmę się Gotą. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Again, that's kind of what I figured. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Oh well. So much for getting the armor or something. Guess I have to look around for other stuff. There are other people to be found here in the forest, but the problem is they are kind of difficult to find. Those are shadow beasts, right? I don't think I have a chance against them, especially not against two at once. Killed by scavengers, which is both hilarious and kind of sad. Although I think it is more sad because I'm once again left without any healing items. Overall, my situation is not that great, to say the least. There is a cave with an important quest item somewhere around here, but I don't remember exactly how to get there.
guess I accidentally arrived at Sildan, which is not exactly what I was planning to do. I would prefer to still look around and actually solve some quests at Okara. This looks like a cave, kind of, but it's also full of ogres, so I literally have no chance. Which I guess makes this whole all kind of pointless. This brings me back to this part of the forest, so I've basically accomplished nothing for the last 15 minutes. Okay, those are the ogres again. I guess I can try killing the mind crawlers, but that's still not the place I'm actually looking for. That would just be a detour. Oh. Dobry ork, pomarcz ork. Okay. I don't remember those specific rebels, but dobry ork to martwy ork.
What about you? Do you have a name? Czego chcesz? No. Hmm. Interesting. But also kind of annoying. Okay, the number of those wolves is rather ridiculous. Do at this point. I don't even know how to find the places I'm looking for, and even if I did know, I feel like I'm too weak to accomplish anything significant. There's no point in even trying a fight against the ogres at this point. Maybe I can kill one shadow beast, but not two and not at once. Of range compared to the spear, because it's pretty much half the range, right? Twice the damage, but half the range. It kind of cripples that axe and me. Yeah, look at that. Compare how this works to how I did with the axe. It's not even funny, the difference. So I think I will stay with the spear for now, and hopefully I will manage to find a halberd later on. Okay, so killing those was actually a quest, and as I said,
It kinda suggests that the quest giver might be nearby. Although that might also be just my fervent wish and hollow hope. Okay, that's the undead. Oh, and those are trolls. Again, I could probably kill one. I wonder how effective my crossbow is against them. Not much. Oh, there are dragons here. Interesting. Also dead. Okay, let's try my luck with them again. Thank you.
Okay, so this was a quest for Okara as well. I don't think this is the cave I'm looking for. But I guess I still found someone. So it's better than nothing. Nainosa, przestraszyłeś mnie! Cholera, skąd się tu wziąłeś? Jak na wojownika jesteś dość nerwowy. A widziałeś, co się dzieje koło tej jaskini? Te przeklęte rozprowacze krążą tu, jakby były królami tego miejsca. Nie mam pojęcia, jak ci się udało prześlizgnąć obok nich. Zająłem się rozprowaczami. Co? Nie żyją? Na to wygląda. Chyba powinienem ci podziękować, co? Oto moje podziękowanie. 100 złotych monet. Buntownicy w Okarze potrzebują więcej ludzi. No i jaki to ma związek ze mną? Chcę, żebyś się udał do Okary. Ciekawe, jak zamierzasz mnie do tego nakłonić? Idź do Okary, albo obedrę cię żywcem ze skóry. Dobra, dobra. Wiem, że nie zawahasz się przed niczym. Już się zbieram. Do zobaczenia w Okarze. Okay. So I did accomplish something at the very least. Not much, but something. But that still doesn't entirely help me, to be honest. Because I don't know where the other people are. I guess walking with my crossbow out might kind of help, because I will then see their names in the distance, right? Odłóż broń! Właśnie, spadaj! Oh, well, I guess I accidentally stumbled upon the right place. Because this is it. Hej, masz sporo odwagi, żeby tak tu biegać. Czemu przyjście tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi od paskudnych bestii. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak tu chodzić. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję na dziki. Buntownikom w Okarze przydałby się ktoś taki jak ty. Domyślam się. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i obejrzę Okarę od środka. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mówiłem, nie brakuje ci odwagi. Ależ oczywiście, sam o to prosiłeś. Chodź ze mną. Wiem, gdzie szukać większości z nich. Okej. Okay. Ej, ty! Co się tak skradasz? Hopefully I won't lose this place again. But I think he will actually return here. Oh, actually he won't, because I will tell him to go to Okara, so me losing this place is entirely possible. Żałosna kreatura. Jasne, przyjacielu. Jak idzie? Udało ci się upolować wszystkie dziki? Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota. Znasz się na polowaniu, co? Proszę, weź to. Na pewno się przyda. Idź do Okary. I to już. No dobrze, skoro nalegasz. Zobaczę, co tam słychać. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Do zobaczenia, chłopcze. Okej.
co? Też polujesz? A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju, przybyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz. Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Unfortunately, I can't take them. I can't take the horns of the shadow beasts, so... Pokaż mi swoje towary. I won't be able to sell him any. Buntownicy z Okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Chłopcy mają rozum, muszę im to przyznać. A może od dziś będziesz pracować dla buntowników? To nie jest zły pomysł. Idź do Okary. Chłopcom przyda się ktoś taki jak ty. Skoro tak twierdzisz, no dobrze, spotkamy się na miejscu. I pamiętaj, że miałeś mi sprzedać rogi, prawda? Okej. That still does not solve my problems entirely, but at least, as I said, at least I accomplished something. Okay, this goes to Sylden. And this is a totally separate rebel camp, which I'm not entirely interested in at the moment. Like, I will be interested in it later, but for now I have a very specific... I'm looking for a very specific thing, which is a cave with a mage inside. But the problem is, I remember exactly zero specifics about where it is. Okay, that's a major lag there. Oh, okay. I kind of love that. Okay, I think I had enough for now. Let me just see where I saved. Okay, so I didn't lose any progress. Well, I did lose a little bit of progress because there were those chests that I looted. I guess I will try to look for them again. So the potions inside were quite useful. Złamany. Oh,
I guess the loot is randomized. I liked the last patch a lot more. But, you know, beggars can't exactly be choosers. Was a mistake. That was a mistake as well, actually. But I guess I am somehow okay. So it's a relief. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. What are you talking about? Nie w ten sposób. I fled from them specifically because okay, it's only this one. As long as the troll didn't follow it, it should be okay. Oh, for f- okay, let's. Okay, that's enough. That's more than enough. And I've also had enough. I need a break, so let me save and end it here for this one. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.